Wiecie, jakie imię wykrzykuję od 21 lat, kiedy spotkałam się z Jezusem? Wzywam imienia Jezus, ponieważ to jest imię żywej osoby, z którą się spotkałam. Żywa osoba, Jezus Chrystus, uratował moje życie. Uratował moje życie. Kiedyś leciałam w dół, tak jak ten, który śpiewał oryginalną wersję piosenki. Ale teraz nie idę w dół, tylko idę do nieba. Idę do nieba, ponieważ to zagwarantował mi Zbawiciel, Jezus Chrystus. I skoro ja to mogłam przyjąć, będąc 30-letnią ateistką, to Ty też możesz to przyjąć, ponieważ wszystkie grzechy są Ci przebaczone, ponieważ Bóg uporał się z tematem błędu człowieka, ponieważ Bóg uporał się z tematem Twojego poniżenia i Twojego wpadania w błoto. On się uporał już z tym tematem. I teraz każdy człowiek może się pojednać z Bogiem. Każdy człowiek może dzisiaj przyjść bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, który jest żywą osobą, i wziąć od Niego zbawienie bez warunków, bez żadnych dopisków drobnym druczkiem, bez żadnego starania się, bez żadnego zasługiwania, bez żadnego robienia dobrych uczynków, bez żadnego łykania okładków, spowiadania się czy innych rzeczy, czy innych rytuałów. Ja nie byłam w ogóle w żadnej religijnej organizacji. Tak naprawdę uważałam, że religia, i słusznie, jest opium dla ludu, dla tych, którzy sobie nie radzą. Ja utożsamiałam Boga z religią, ale tak nie jest, kochani. Religia to jest owszem wymysł ludzki, natomiast Bóg jest. Niezależnie od tego, co sobie ludzie wymyślili, Bóg jest i ja to sprawdziłam. Byłam zdesperowana, chciałam zmiany swojego życia i zawołałam bezpośrednio do Jezusa. Jezusa, o którym mówiła mi, jak byłam nastolatką, moja koleżanka. Ja wtedy zignorowałam tą informację, że Jezus uratował jej życie. Ona mi o tym mówiła, a ja myślałam, że ona ma nierówno pod sufitem. Ale mając 30 lat, przypomniałam sobie tą informację, ponieważ jej życie było o wiele głośniejsze niż to, co ona mówiła. Jej życie świadczyło o tym, że rzeczywiście spotkała się z wielkim Bogiem. Tylko ja wtedy, kiedy ona mi o tym mówiła, nie doceniłam tego. Nie wzięłam tego na poważnie, ale lata później, kiedy byłam na swoim prywatnym dnie i zawołałam do tego Jezusa, tak jak do osoby, ponieważ byłam zdesperowana, On odpowiedział, narodziłam się wtedy na nowo, nie umiem Ci tego wytłumaczyć. Ja zetknęłam się oko w oko z wielkim Bogiem, który jest duchem. W swoim duchu odebrałam informację, że On jest, że Jezus Chrystus naprawdę za mnie umarł i że naprawdę zmartwychwstał i że naprawdę jestem w niebezpieczeństwie, będąc oddzielona od Niego, ponieważ jestem martwa duchowo. Taką informację odebrałam od Boga. Nie odebrałam od Niego żadnych innych rzeczy. On mnie nie potępił za to, że zabiłam swoje dziecko. Nie potępił mnie za zdrady, których dokonywałam wobec mojego męża. Nie potępił mnie za kłamstwa. Nie potępił mnie za nic innego. W ogóle mnie nie potępił. On chciał uratować moje życie. I jedyna informacja, która przyszła do mojego życia, to jest to: dziecko, ratuj się, bo ja Cię zbawiłem. Weź to teraz przez wiarę. Weź to. I ja to wzięłam. Ja po prostu nawet nie wypowiedziałam żadnego słowa, żadnej modlitwy. Znałam jakiś tam Ojcze Nasz, bo moja babcia mnie nauczyła. Każdy to o tym wie, jak się zmawia tą modlitwę, ale wszyscy zmawiają to jako puste słowa, a ja wtedy nie wypowiedziałam ani jednego słowa. Ja po prostu tak bardzo desperacko chciałam, żeby ten Bóg wszedł do mojego życia, że On naprawdę wszedł do mojego życia. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, że ten, kto w sercu uwierzy, będzie zbawiony. Ten, kto w sercu uwierzy i wypowie swoimi ustami, będzie zbawiony. 21 lat temu narodziłam się na nowo. Od tamtego czasu liczy się moje nowe życie. Stare przeminęło. Umarłam stara ja. Umarłam w tamtym momencie stara ja. A do życia powstała nowa. Nowa. Nazywam się Nina Księżopolska. Dzisiaj robię mniej więcej te same rzeczy, które robiłam wtedy.
mam dobrą pracę, mam męża od 27 lat, tego samego, mimo tego, że wtedy groził nam rozwód. Mam dzieci, mimo tego, że wtedy nie chciałam mieć dzieci z moim mężem. Moje życie zostało podniesione. Znam Jezusa. Znam Jezusa. Nie znam jakiejś wymyślonej postaci. Ja nie chodzę do kościoła i nie kłaniam się przed rzeźbionymi krzyżami. Ja nie łykam opłatków. Nie spowiadam się księżom. Ja nie chodzę na jakieś pielgrzymki. Nie noszę mohorowego beretu. Ja znam Boga żywego. Boga żywego. Boga, z którym, kiedy Go zaprosiłam do swojego wnętrza, do mojego życia weszła moc. Weszło życie. Weszła prawda. Wszedł pion prawdy. Ja dzisiaj nie muszę się mylić, nie muszę grzeszyć. Jestem bez grzechu. Jestem dzisiaj bez grzechu, ponieważ Jezus Chrystus mnie usprawiedliwił. Tam na krzyżu Golgoty usprawiedliwił też i Ciebie. Tylko to może nie mieć w ogóle żadnego impaktu na Twoje życie. To nie może dotknąć Twojego życia, dopóki Ty tego nie przyjmiesz. To jest tak jak z przyjęciem spadku. Tak jak z przyjęciem spadku. Jeżeli ktoś Ci coś zapisał, to Ty musisz wyrazić swoją wolą, że Ty to chcesz, bo inaczej to będzie zapisane na Twoją rzecz, ale Ty nie będziesz mógł tym rozporządzać. Nie możesz rozporządzać swoim życiem, swoim zbawieniem, dopóki nie przyjmiesz tego, co dał Ci Bóg w spadku. W Nowym Testamencie On Ci zapisał swojego ducha. Ten duch tutaj jest na ziemi. On jest. Te wszystkie modlitwy, żeby ten duch wstąpił, to jest w ogóle bzdura, wierutne kłamstwo, ponieważ po śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu On poszedł do nieba i przysłał tutaj Ducha Świętego. I to właśnie dlatego uczniowie zostali napełnieni tym Duchem. I właśnie dlatego Ewangelia doszła aż do tego czasu, kiedy Ci właśnie tutaj stoję i głoszę w mocy Świętego Ducha. I dzisiaj, jeśli jesteś chory, możesz podejść do mnie, a Cię uzdrowię, ponieważ w moim życiu jest moc Boga żywego. W moim życiu jest moc. Ja narodziłam się na nowo i na tym polega chrześcijaństwo. I na tym polega w ogóle plan zbawienia człowieka przez Boga. Bóg nie stawia przed Tobą żadnych warunków, oprócz tego, żebyś uwierzył dzisiaj moim słowom i zaryzykował, tak jak ja te 21 lat temu. Zaryzykuj i zawołaj do tego Boga. Ja wtedy nie wierzyłam, 30 lat nie wierzyłam, byłam ateistką, tak jak Ci mówiłam, ale zawołałam po raz pierwszy do Niego jak do osoby. Zgwałciłam swój umysł, swój intelektualizm, zgwałciłam to, zawołałam i On mi odpowiedział, bo Boże Słowo mówi, że ci, którzy wołają, tym odpowie. Ci, którzy szukają, Ci znajdą. Nie ma czegoś takiego, że szukasz i nie znajdujesz. Nie ma czegoś takiego, że zawołasz i On Ci nie odpowie. Wywal to ze swojej głowy. W ogóle nie czuj się głupio przed samym sobą, że wołasz w eter. Uwolnij w to wiarę. Uwolnij w to wiarę. Ja dzisiaj Ci mówię, daję Ci świadectwo mojego życia, że byłabym już naprawdę na dnie. Absolutnie nie byłabym żoną mojego męża, który tutaj stoi. Absolutnie nie miałabym dzieci. Absolutnie byłabym zupełnie inną osobą, w zupełnie innym miejscu. Gdyby nie Bóg, który podniósł moje życie. Gdyby nie Jezus Chrystus. I nie opowiadam Ci tutaj o jakimś wymyślonym przyjacielu. Nie opowiadam Ci tutaj o placebo. Nie opowiadam Ci o czymś takim. Opowiadam Ci o Bogu, który chce Cię wyposażyć mocą z wysokości. O Bogu, który chce, żeby Twój duch powstał z martwych. Żeby powstał z martwych. Widzisz, u Boga jest wszystko czarno-białe. W ogóle w rzeczywistości duchowej, czyli prawdziwej rzeczywistości, wszystko jest czarno-białe. Tutaj, na tym świecie, to wszystko, co jest fizyczne, to jest tylko kamuflaż. Tutaj możesz udać, że jesteś szczuplejszy. Zaczniesz chodzić na wciągniętym brzuchu i udajesz, że jesteś szczuplejszy. Ale Twoja waga się nie zmienia. Twoja waga się nie zmienia. Czy chodzisz z wywalonym bębnem, czy chodzisz z wciągniętym brzuchem, to wszystko jedno. Twoja waga zostaje niezmienna. To jest niewzględne. Niewzględne. Względne jest to, jak wyglądasz przed innymi ludźmi, ale Twoja waga się nie zmienia. I tak samo jest w ogóle z Twoją kondycją wobec
Boga i w ogóle świata duchowego. Jesteś albo martwy, albo żywy, albo martwy, albo żywy. Żywy jesteś wtedy, kiedy oddasz twoje życie Jezusowi, kiedy przyjmiesz Jego ducha do swojego wnętrza. Wtedy zaczynasz być żywy, ale do tamtego momentu jesteś martwy i dzisiaj chodzisz jako martwy duchowo człowiek. Twój martwy duch to jest egocentryczny duch, duch, który się kręci wokół własnej osi, duch, który zasysa, tak jak miejsce po wygasłej gwieździe, tak jak czarna dziura i nie jest w stanie się niczym nasycić. Jest jak szeol, jak piekło, nienasycony i to jest właśnie ten błąd, który jest w człowieku. Dopóki nie spotka się z Bogiem, dopóki nie przyjmie życia do swojego życia, to tak naprawdę człowiek jest pusty i nienasycony i cały czas potrzebujesz jakichś czasoumilaczy, cały czas potrzebujesz tak naprawdę jakiś podniec w swoim życiu, jakiś eventów, żeby poczuć, że żyjesz, a później wchodzisz do swojego pokoju i jest pusto, i jest głucha cisza, więc nakładasz słuchawki, żeby tylko nie słyszeć swoich myśli i wiesz jak jest. Ja wiem, bo ja tak żyłam. Żyłam w ten sposób, od imprezy do imprezy. Zagłuszałam swój ból, tak naprawdę pracoholizmem i imprezowaniem, ale to nie pomagało. To nie pomagało, że zdobywałam punkty u innych ludzi. To nie pomagało, że prezentowałam się dobrze. Nie pomagało mi wcale, że zrobiłam sobie fajny makijaż i szli kupiłam dobry ciuch, ponieważ wewnątrz siebie nadal to byłam ja, pusta i egocentryczna. I dopiero wtedy, kiedy zawołałam z głębi serca do Boga żywego i odrodziłam się na nowo, mój duch powstał z martwych, stałam się żywa. Dzisiaj zostawiam Cię z tą informacją. Jesteś martwy, jeśli jesteś odłączony od Boga. Jesteś martwy duchowo i idziesz do piekła. Nie dlatego, że Bóg chce tego dla Ciebie. Nie dlatego. On chce Cię uratować. On zrobił już wszystko, żeby Cię uratować. I Ty możesz przyjąć to jako prezent. Jako prezent możesz dzisiaj przyjąć życie. 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 Bóg nie chce Cię okraść z niczego. On chce podnieść Twoje życie. On chce, żebyś Ty powstał z martwych. Żeby ta nienasycona głębia, Twoja głębia egocentryczna dzisiaj napełniła się Jego miłością, Jego mocą. I o to chodzi w ogóle w zbawieniu.